Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową mówi David Snopek. W poniedziałek był Dzień Niepodległości tutaj w Stanach. Odbywa się w dniu 4 lipca, kiedy w roku 1776 podpisano deklarację niepodległości z Wielkiej Brytanii. Na moim blogu umieściłem filmik stworzony przez History Channel na temat deklaracji. Historia jest opowiadana przez sławnych Amerykanów, co jest bardzo ciekawe, bo wyraźnie widać, jak są patriotyczni. Ten filmik jest po angielsku, ale napisałem transkrypcję, którą możesz czytać z pomocą Bibliobirda, więc możesz kliknąć na słowo i wyświetli się tłumaczenie na polski. Jest link w opisie. Zwracając do tematu, moim zdaniem Amerykanie są narodem bardzo patriotycznym. Pokazujemy to flagami, ubraniem z flagami, flagą na zderzaku. W szkołach publicznych zaczyna się dzień z powiedzeniem The Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, indivisible, under God, with liberty and justice for all. I oczywiście są ci, którzy myślą, że nasz kraj jest w ogóle najlepszy na świecie i lekceważą wszystkie złe rzeczy. Ale w dzisiejszych czasach jest takich bardzo mało, bo rzeczywiście mamy sporo problemów społecznych, kulturalnych, prawnych, ekonomicznych itd. Ale nawet ci, którzy nie są zadowoleni z rządem, z kulturą, z obecną sytuacją lub z czymś, kochają swój kraj i wierzą w jego idealistyczne fundamenty. Widzą te problemy i są tak źli, bo myślą, że nasz kraj powinien być najwolniejszy, najbardziej sprawiedliwy, najlepszy. Niestety problem tkwi w tym, że nie zgadzamy się ze sobą, jak to zrobić. I, z tego jest polityka. Ale niezależnie od polityki jest wielki szacunek dla filozoficznej podstawy, na której Stany były założone. I to poczucie, że w ogóle możemy tutaj tworzyć jakąś utopię, charakteryzuje amerykański patriotyzm. I to wszystko zaczęło z deklaracją niepodległości i później z konstytucją. Wydaje mi się, że większość Amerykanów ma wielki, serdecznie szacunek dla filozofii tych dokumentów. I nasz patriotyzm pochodzi bardziej od tej filozofii niż od rzeczywistości. Na przykład w deklaracji jest mowa, że wszyscy są równi. All men are created equal. Ale oczywiście było legalne niewolnictwo przez prawie 100 lat po jej podpisaniu. Dzisiaj rzeczywistość jest bliższa w pewnym sensie do tej filozofii. Już nie ma niewolnictwa na przykład, ale mówiąc rozsądnie, jest bardzo nieprawdopodobnie, że kiedyś wszystko tutaj będzie doskonale. Mimo tego Amerykanie wierzą nie tylko, że tak powinno być, ale też, że to jest możliwe. I to jest nasz patriotyzm i też nasz optymizm, bo wierzymy, że Stany naprawdę tak mogłyby być. W Dniu Niepodległości są parady, fajerwerki. Tradycyjnie Amerykanie się spotykają na małych imprezach, gdzie gotujemy jedzenie na grillu. Nazywamy takie imprezy barbecues. Floats though. Yeah, it does. Let's light them all on fire. It does float. Nice work. Everybody's does. Here comes the hurricane. Oh God, hurricane! Niestety w tym roku musieliśmy pracować przez cały ten dzień. To znaczy ja z żoną. Większość nie pracuje w tym dniu. Więc byliśmy tylko na jednej imprezie przez może 2 godziny. Zamierzaliśmy pójść na drugą imprezę, ale byliśmy zbyt zmęczeni z pracy. Więc dlatego nagrałem tak mało. Ale następnego roku nagram więcej, obiecam. W każdym razie dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.